Przedstawiony film omawia nowe narzędzie w ramach oprogramowania TexonBand, ewentualnie TruTops Boost, które się nazywa Gripper Tool, a służy do generowania konstrukcji chwytaków niezbędnych do zaginania określonych detali za pomocą prasy zautomatyzowanej. Narzędzie jest dostępne od wersji 22.11 TexonBand. Jest dodatkowo licencjonowane i pozwala po wczytaniu modelu detalu, dla którego będziemy przygotować program na prasę zautomatyzowaną, zaproponować konstrukcję chwytaka o odpowiedniej geometrii oraz sile nośnej sawek dostosowanych do zadania gnięcia detalu, dla którego standardowego chwytaka jeszcze nie mamy. Przystępujemy do standardowej procedury gięcia detalu. Określamy sobie materiał, z którego ten detal będzie zrobiony. Następnie wybieramy maszynę, dla której chcemy, żeby system nam zaproponował program gięcia. I widzimy już na poziomie komunikatów dotyczących samego chwytania, że chwytak, który w tej chwili mamy w bazie danych, najprawdopodobniej nie spełni oczekiwań, dlatego że ma zbyt małą siłę ssącą. Oczywiście możemy, korzystając z naszego doświadczenia oraz dostępnych w bazie danych chwytaków, skorzystać z innego chwytaka, natomiast naszym celem jest zademonstrowanie narzędzia, które się nazywa Gripper Tool, i w momencie, kiedy mamy odpowiednio skonfigurowane oprogramowanie i również posiadamy licencję na Gripper Tool, możemy skorzystać z tego kreatora, który się za Gripper Tool kryje, i dla określonego, wybranego przez nas typu ssawek możemy predefiniować sobie, jak ten nasz chwytak będzie się nazywał, którego jeszcze konstrukcji nie znamy, i korzystamy z funkcji zapytania. Innymi słowy, prosimy, żeby system nam konstrukcję chwytaka w tej chwili po prostu zaproponował, i co również zostało w tym momencie uczynione, system skonstruował chwytak i możemy za pomocą tego chwytaka pokusić się o przetestowanie naszego procesu gięcia. Teraz będzie potrzebny nam przechwyt. I system odkłada nasz detal. No, w związku z czym z punktu widzenia postawionego zadania chwytak się sprawdził. Tutaj, jeżeli byśmy się jeszcze przyjrzeli komunikatom, to mamy w tym momencie jeszcze komunikat o tym, że przy przechwycie konsole przechwytowe ustawiły się w takiej pozycji, że jeszcze nie mamy prawidłowo posadowionego detalu podczas tego przechwytu, ale modyfikując tutaj pozycję naszych konsol przechwytowych, będziemy w stanie bez najmniejszego problemu ustalić taką pozycję, aby nasz detal był ułożony na tych konsolach przechwytowych w sposób prawidłowy i umożliwiał wykonanie przechwytu w sposób stabilny. To nie jest zresztą tematem tego filmu. Obejrzymy w tym momencie, co system w zakresie chwytaka tak naprawdę wygenerował. Otóż, jeżeli pójdziemy teraz do bazy danych, do opcji zarządzania chwytakami i wpiszemy nazwę naszego chwytaka, który
został przez system w czasie działania funkcji Gripper Tool wygenerowany. Możemy sobie obejrzeć, co to jest za chwytak, dla jakiego robota jest skonstruowane, jakie ssawki zostały użyte i mając podświetlony ten chwytak, korzystając z funkcji eksportu, możemy wyeksportować po pierwsze dokumentację naszego chwytaka w postaci pliku PDF, co niniejszym czynię, i w jakimś katalogu, którego ścieżkę sobie w tej chwili tutaj zapamiętuję, system wygeneruje mi plik jja.pdf, nacisnę zapisz. Jeżeli teraz zminimalizujemy sobie naszą aplikację i wejdziemy do katalogu, w którym został zapisany dokument jja.pdf, będziemy mogli obejrzeć szczegóły budowy naszego chwytaka. System pokazuje, jakie komponenty będziemy musieli użyć. Tutaj są podane komponenty z tak zwanego zestawu do budowy chwytaków, czyli mamy płytę główną, płytę adaptacyjną, mamy podane, jakie ssawki, jakie adaptery będziemy musieli użyć, ile profilu konstrukcyjnego będzie nam potrzebne i jakie nam będą jeszcze potrzebne kątowniki do montowania naszych detali, do naszych chwytaków. Dalej będziemy mieli informacje również na temat stosownych wężyków, złączek, nawet informacja na temat etykiety, która powinna być na chwytaku zamontowana. No i mamy potem rozpisany projekt naszego chwytaka, gdzie widzimy tutaj naszą płytę mocującą, również profil, no i kątowniki i ssawki zamocowane na naszym chwytaku, plus jeszcze informacja, w jaki sposób ssawki będą mocowane do naszych kątowników i kątowniki mocowane do profilu będącego elementem konstrukcyjnym chwytaka. W związku z czym narzędzie Gripper Tool pozwoliło rozwiązać w tym przypadku kwestię związaną z przygotowaniem konstrukcji chwytaka projektu do skręcenia za pomocą posiadanych komponentów i zastosowania w procesie programowym. Wszelkiego rodzaju pytania prosimy kierować na adres tops@pl.trumf.com. Dziękuję za uwagę.